HomeSense to taki trochę nasz TJ Maxx. Można kupić wiele przecenionych produktów markowych, czyli po przylocie tutaj do Kanady możecie kupić kołdry, poduszki, możecie kupić garnek, patelnię oraz wiele, wiele takich drobnych rzeczy do kuchni czy do łazienki. Można tutaj spotkać produkty polskie, takie jak ceramikę Bolesławiec, Krosno. Także gorąco Wam polecam, jak przyjedziecie do Kanady, to koniecznie wybierzcie się do HomeSense. Kolejnym miejscem, do którego chciałam Was zabrać, jest London Drugs. Jest to taka sieć aptek tutaj w Kanadzie, Vancouver, ale oprócz tego możecie tam również kupić elektronikę, sprzęt, aparaty cyfrowe, jedzenie oraz takie produkty gospodarstwa domowego. Jest to jedna z takich głównych różnic pomiędzy Polską a Kanadą. Także lecimy dalej. Przeszkoda, słońce zaszło. Ja jestem już pod London Drugs, także ubieram maseczkę i zapraszam Was do środka. London Drugs jest tymczasowo zamknięty ze względu na COVID, także zabieram Was do Shoppers Drugs. Ja będę do Shoppers Drugs, a w międzyczasie opowiem Wam, że znajduje się zarówno w London Drugs, jak i Shoppers Drugs poczta, stoisko z pocztą, więc jeśli chcecie kupić znaczek i wysłać na przykład pocztówkę do Polski, to właśnie w Shoppers Drugs i London Drugs znajdują się oddziały, takie małe stoiska Poczty Kanadyjskiej. I jest to jedna właśnie z różnic pomiędzy Polską a Kanadą. Ja już jestem pod Shoppers, także szybko ubieram maseczkę i zapraszam Was do środka. W Kolumbii Brytyjskiej dalej obowiązują maseczki w pomieszczeniach zamkniętych. I co możemy kupić w Shoppers Drug? Od słodyczy, europejskich słodyczy i nie tylko. Jeszcze więcej słodyczy. Różne smaki, przekąski. Herbaty. Są płatki owsiane, które kupuję, także płakery, $5. Bierzemy. Mam dla Was też ciekawostkę. W Kanadzie bardzo często produkty nazywane są po marce, czyli na przykład, co mam tutaj na myśli, mieszkańcy Kanady nie będą na takie chusteczki mówić chusteczki czy serwetki, będą po prostu mówić Kleenex. $1 za takie chusteczki bierzemy. I tak jak Wam wspominałam, są różne produkty. Możecie tutaj kupić kapsułki do prania czy kostki do zmywarki. Bardzo popularny tutaj w Kanadzie Tide.
7,50 albo kostki do zmywarki. Ja często kupuję te kasy za 10 dolarów. Środki do czystości. Ta marka żółtych produktów to są takie najtańsze produkty. I tutaj mamy środki do czystości. Lecimy dalej. Rzeczy dla dzieci, do pielęgnacji, różne chusteczki na mokro, kosmetyczne rzeczy dla kobiet. Myślę, że porównałabym te oba sklepy do naszego polskiego Rossmana. A dodatkowo jest też opcja właśnie apteki, czyli są produkty tutaj na półkach, które możecie sobie wybrać sami. Różne suplementy, witaminy. Później mamy kartki urodzinowe. To co bardzo lubię właśnie w zarówno Shoppers albo London Drugs, to jest ten punkt apteczny, czyli możecie tutaj zrealizować swoją receptę, ale też mieć konsultację ze specjalistą, na przykład podzielić się swoją dolegliwością i otrzymać jakąś poradę. Także tutaj jest ten punkt. Płyny do soczewek też możemy tutaj kupić, są szampony, mydła, żele, balsamy, kosmetyki. Można sobie włosy za 7 dolarów na przykład wyfarbować. Oprócz tego w Shoppersie mamy też specjalne miejsca z kosmetykami takimi już bardziej mineralnymi. Także jeżeli lubicie takie marki jak Bioderma, Vichy czy La Roche, to właśnie tutaj można kupić. I do tego jest też część z kosmetykami. Możecie tutaj na przykład kupić perfumy, jest bogata oferta różnych perfum i takich marek jak Dior czy Chanel. Ale oprócz takich marek droższych są też takie marki jak L'Oreal. Revlon, Maybelline, takie troszeczkę tańsze. Jeśli chodzi o pasty do zębów, to w Kanadzie jest taka marka jak Crest i bodajże jest to odpowiednik Blenda. Dajcie znać w komentarzach, czy właśnie jest to Blenda. Ja mam już wszystko, także idziemy do kasy. Są dwie opcje, można iść do kasy tradycyjnie albo samemu sobie zrobić check-out. Oh, okay, thank you. Welcome to our self-checkout. Don't forget to scan your PC Optimum card. Please scan your items now. O, jest opcja też, że macie kartę stałego klienta. Ja dzisiaj zapomniałam, ale możecie sobie nabijać właśnie na tą kartę stałego klienta punkty. 0. Please use PIN pad to complete payment.
Shoppers zaliczone. Kolejne miejsce, do którego chciałam Was zabrać, to Liquor Store w Kanadzie. Alkohol kupuje się w specjalnych sklepach, sklepach alkoholowych. Nie można alkoholu kupić w marketach. Jeśli zobaczycie alkohol właśnie w marketach, to jest on bezalkoholowy, także uważajcie na to. I wyszło słońce, także biegniemy dalej. Ja jestem w drodze do Liquor Store, przechodzę przez dzielnicę Yale Town, taką najbardziej fancy dzielnicę tutaj w Vancouver. Jestem ciekawa, jakie alkohole myślicie, że można kupić w Kanadzie. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze propozycje. Ja już jestem na miejscu pod Liquor Store, BC Liquor Store, także wchodzę do środka i szukamy polskich smaków, polskich alkoholi w Kanadzie. May I? Czego mogę szukać w sklepie z alkoholami, jeśli chodzi o polskie produkty? No wiadomo, polska wódeczka i widzę... Jest Belvedere, który w Kanadzie kosztuje 48 dolarów. Lecimy dalej, mamy kanadyjskie whisky. Zobaczmy, jakie są ceny, czyli 23 dolary, około 40 dolarów. Bardziej ekskluzywno 69. Okej. Ze sklepu niestety zostałam wyproszona, był zakaz kamerowania, także co udało mi się zobaczyć, to właśnie ta wódka Belvedere, którą Wam jeszcze zdążyłam pokazać. Oprócz tego piwo tyskie za 2,70 plus oczywiście podatek doliczony przy kasie. To wszystko, dziękuję Wam. Dajcie znać, jak Wam się podobał taki vlog z miasta, bo jest to na pewno nowa forma, także jestem